Bright Dev Talks. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy was w siódmym odcinku podcastu Bright Dev Talks. Ja mam na imię Ula i wyjątkowo dzisiaj jestem za Patryka, a może nie wyjątkowo, zobaczymy. Na co dzień działam w obszarach hairowych i marketingowych w Brajcie, a dzisiaj z kolei pobawiam się w podcastera. Odcinek przed nami wyjątkowy, bo jest ze mną dwójka gości. Doświadczony, utalentowany i przesympatyczny software developer Rafał Hoffman. Hej Ula, hej wszystkim. I równie utalentowana. Równie doświadczona i równie przesympatyczna specjalistka do digital marketingu Izabela Pawlik. Cześć. I teraz pytanie, skąd ta dwójka gości i w jakim celu się dzisiaj spotykamy? Otóż w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ciekawym e-booku, e-booku, który powstał dzięki współpracy Rafała i Izy. A e-book dotyczy bezpieczeństwa aplikacji. I może zanim przejdziemy do konkretów, konkretów e-bookowych. Iza, Rafał, skąd w ogóle pomysł na takiego e-booka? Historia jest ciekawa. Um, wszystko tak naprawdę zaczęło się tak myślę od Agaty z naszego marketingowego teamu. Agata, pozdrawiamy. Nasz team, Ula, Agata ja, miał pomysł, aby napisać wartościowe e-booki i w sumie Agata zasugerowała, że Rafał Coś tam wie o security i w sumie możemy go podpytać, czy chciałby napisać e booka Wtedy ten temat miałby trochę inny. Podpytałam Rafała. Rafał powiedział, że to niekoniecznie jest ten kierunek, ale mam inny pomysł i wchodzę to I w sumie zrobił to w 5 sekund, za co jest, jestem wdzięczna. No i od tamtej pory przez całe, sumie kwartał tego uroczego 2023 roku, działaliśmy nad tym e-bookiem. To jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś, Rafał, coś tam wie na temat bezpieczeństwa aplikacji. Myślę, że to bardzo ciekawy starting point, żeby zacząć pisać e-booka. Eee, ważne to, mocne fundamenty, więc Rafał, pytanie do Ciebie. Dlaczego w ogóle warto zainteresować się tym tematem bezpieczeństwa aplikacji? Tak, to jest, to jest ciekawy temat. Generalnie jest coraz większa digitalizacja wszystkiego, co nas, co nas otacza. Tak tak naprawdę, całe nasze życie gdzieś przeniosło się do, do aplikacji mobilnych czy do aplikacji webowych. Logujemy się do banku, logujemy się do poczty, zamawiamy jedzenie. Wszystkie rzeczy. I to, żeby nasze aplikacje były bezpieczne. Wydaje mi się, że to jest, to jest jedna z takich, z takich podstaw, podstaw profesjonalnego działania dewelopera. No, nikt z nas nie chciałby być gdzieś tam obudzony o trzeciej w nocy, i żeby ktoś mu powiedział przez, przez telefon: No, słuchaj, zostaliśmy, zostaliśmy zhakowani, i wszystkie, wszystkie dane wyciekły. To oprócz takiej zwykłej godności człowieka, Trzeba pamiętać jeszcze, że są pewne przepisy, i też to na przykład, czy jakieś dane wyciekły, czy nie, to może być obwarowane prawnie. Tak jak na przykład w Polsce jest RODO i ŁODO, które nakłada kary na firmy za to, że dane wyciekły. Okej, dobra, to jakby z perspektywy dewelopera. A co na przykład takie bezpieczeństwo aplikacji znaczy dla takiego zwykłego śmiertelnika? Na przykład dla mnie. Dla ciebie myślę, takie bezpieczeństwo aplikacji e, znaczy tyle, że, że używając jakiejś aplikacji, czy pobierając ją na przykład e, przez e, mobilny Store, ty jako użytkownik chciałbyś, aby twoje dane były bezpieczne. Żeby, żeby nie było tak, że ty wprowadzisz tam e, jakieś swoje dane prywatne i one wyciekną, żeby nie było tak, że. Ty wprowadzisz hasło, ale nie dbasz o higienę haseł i to hasło używasz wszędzie indziej do, do wszystkich innych portali, to hasło wycieknie i przez to będzie też hmm, hakerzy też będą mieli, mieli dostęp do e, innych Twoich, e, twoich portali. To jest, to jest jakby, myślę, że tutaj win-win jest taki e, obobólny e, w sumie tak naprawdę po stronie i deweloperów, i po stronie e, użytkowników. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Tobą zgodzić. Ja mam jeszcze takie dodatkowe pytanie do Izy. Czy Ty, Iza, zwracałaś uwagę na bezpieczeństwo aplikacji, właśnie pod kątem wykorzystywania ich w codziennym życiu? Czy to był aspekt dla Ciebie istotny? Czy zetknęłaś się z tym tematem w sumie może po raz pierwszy, właśnie pracując nad tym e-bookiem z Rafałem? Temat dla mnie był już wcześniej ważny, interesował mnie. Oczywiście nie z takiej perspektywy mocno technicznej. Ale na pewno jestem wierną fanką niebezpiecznika i staram się śledzić wszystkie wycieki i szerować wszystkie informacje osobom, które mogą korzystać z danych aplikacji czy stron, których jakieś dane wyciekły. Ale dzięki Rafałowi pracy nad e-bookiem dowiedziałam się wiele więcej ciekawych rzeczy, które też są ważne dla osób działających chociażby w marketingu. Czyli na przykład w naszym e booku znajdują się narzędzia, gdzie możecie sprawdzić, gdzie każdy może sprawdzić. To jest właśnie najciekawsze. Na przykład, wszystkie domeny naszego, naszej firmy, tak? naszego, naszego produktu, naszej marki. I czasem, jeżeli jesteście dużą marką, która planuje jakieś kampanie reklamowe albo planuje merge czy rebrandingi i szykujecie sobie domeny, to ktoś już może łatwo sprawdzić te wasze domeny i przewidzieć wasze działania albo je ogłosić zbyt wcześnie. A co też bardzo dla mnie ciekawe było, to chociażby portal Phonebook, który też się znajduje w naszym e booku. I tam można szybko sprawdzić, jakie adresy mailowe. Ktoś może wyciągnąć z naszej strony. Nawet jeśli my, jako lejcy, nie, nie umiemy ich znaleźć, to gdzieś tam one w tym kodzie muszą być, ponieważ ten serwis szybko je wyszukuje. A tutaj już szybka droga dla jakiejś potencjalnej osoby ze złymi zamiarami do stworzenia maila phishingowego i wyciągnięcia y, niebezpiecznych danych od naszych userów. Więc dla mnie to był bardzo ciekawy materiał i wydaje mi się, że wiele osób, które po prostu żyją w tym świecie. Digitalowym, o którym Rafał wspominał, znajdą coś wartościowego dla siebie. Okej, okay, czyli na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że grupa, do której kierowany jest ten e-book, jest dosyć szeroka. To nie są tylko deweloperzy, to są również osoby zajmujące się marketingiem, to są nawet zwykli właśnie użytkownicy aplikacji, którzy chcieliby się trochę więcej dowiedzieć o tym temacie. Dokładnie, dokładnie. Tam też i. To jest może pomysł na następnego na e-booka. Następnego Ogólnie jest taka, taki dział taki informacji, informacji bezpieczeństwa, który nazywa się OSINT. To jest wyszukiwanie to to informacji na temat, na temat osób. To jest bardzo ciekawe, jak można znaleźć ogólnodostępne dane na temat jakiejś osoby przez różne Facebooki i tak dalej, i tak dalej, przez, przez różne media społecznościowe. A przez na przykład, przykład metadane w zdjęciach, przez przeróżne rzeczy. Chociażby ostatnio była taka sytuacja, że była tajna waza wojskowa, chyba yy, amerykańska, która ogólnie nie była widoczna z satelity. Natomiast Strava, taka aplikacja, która służy do aktywności fizycznej, ona, ci wojskowi, którzy, którzy biegali tam po tej, po tej bazie, mieli włączone udostępnianie tras. I można było łatwo znaleźć, jakby, pattern, wzór tego, jak ta baza wygląda, i dokładnie, gdzie ona się, się znajduje. Dlatego myślę, że to są, to są bardzo ciekawe rzeczy z punktu widzenia użytkownika. I tak jak Iza mówiła, jest jakby ten e-book, jest takim wstępem do tego, żeby zobaczyć, OK, może zobaczyć, jakie. Dane są dostępne na mój temat, ale jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, jeżeli będziecie chętni, to, to wtedy możemy pomyśleć e, o drugiej części. Ja... Tak, tak, Rafał mi e, pokazywał kilka e, źródeł stron, których nie uwzględniliśmy na razie, więc to jak najbardziej pasuje do drugiej części. Strona, na których możecie sprawdzić, czy wasz e-mail gdzieś wyciekł, albo też sprawdzić, gdzie użyliście swojego nika, jeżeli kiedyś sobie za w czasach dzieciństwa wymyśliście jakiś unikalny nick i uważacie, że jesteście tacy cool dzięki temu, to możecie go wpisać i sprawdzić, gdzie on został wykorzystany do logowania i zastanowić się, czy to ja kiedyś zalogowałam się na tej stronie, czy nie. Um, i, I tak naprawdę dowiedzieć się tego, co już ktoś o was się mógł dowiedzieć nie? w internecie. Dokładnie. A ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest... Szczególnie ważne w obecnym, w obecnym czasie, kiedy prowadzona jest wojna dezinformacyjna ze Wschodem. I bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji, e, takich właśnie było w tym związanych w czasie wybuchu e, wojny na Ukrainie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kontynuację tego e-booka, to coś przeczuwam, że będzie wiele zainteresowanych osób, także już możecie planować część. Numer dwa. Natomiast jeszcze mam takie jedno pytanie, bo wspominaliśmy o dosyć zróżnicowanej grupie docelowej, i myślę, że to jest super, bo to jest taki temat, który może być rzeczywiście bardzo ciekawy i wartościowy e, dla wielu osób. Natomiast wyobraźmy sobie, że jest jakiś startup founder. Myślę, że tutaj wszyscy wiemy, kim jest startup founder. E, czy to jest e-book też. Dla takiej osoby? Tak, tak. Może się wydawać, że to jest e głównie dla programistów, chociaż już powiedzieliśmy, że nie, ale jeżeli ktoś zakłada startup technologiczny, czy w ogóle reprezentuje stronę tak zwaną biznesową w tym procesie tworzenia oprogramowania, to dzięki temu e-bookowi może sprawdzić przede wszystkim, czego, może, czego powinien oczekiwać od firmy czy od swojego zespołu, który Odpowiada za stworzenie tego oprogramowania, ale też za jego jakość. Specjalnie w eBooku zamieściliśmy kilka wskazówek, typowo dla osób reprezentujących startupy, i też linki do różnych źródeł i standardów bezpieczeństwa, które można nawet, o czym Rafał pisze, dodać do umowy z firmą tworzącą programowanie i wtedy dokładnie wiemy, z czego się rozliczamy. To są standardy ogólne bezpieczeństwa i dlatego zachęcam do pobrania tego boka osoby, które mogą się uznawać za tak zwane nietechniczne. Czyli generalnie pomyśleliście o wszystkich. Tak, jak chymetyk. <laughs> <raczej. Spodobnie. śmiech> Super, e, bardzo to doceniam. E, teraz myślę, że jeszcze chciałabym na chwilkę wrócić do tej naszej grupy stricte technicznej. I tutaj mam na myśli właśnie software developerów, programistów. I pytanie Rafał do ciebie. E, czego zacząć? Co proponujesz na start osobom, które słyszały o bezpieczeństwie aplikacji, działają w obszarze developmentu, ale no nie mają pojęcia z czym wystartować? Mhm. To tak, to ja, bym, to ja bym powiedział, że na początek to polecam pobranie naszego e-booka. No w stu procentach się, że to jest idealny starting point. A, dokładnie, dokładnie. Tam, tam, tam na początku e-booka jest Garść pewnych porad, które tak jakby są takimi low hanging, low hanging fruits, którymi łatwy, łatwo można dużą ilość problemów z bezpieczeństwem, dużą ilość, dużą ilość problemów z bezpieczeństwem załatać. I ja bym od siebie polecał na początek ciągnięcie e, jakiegoś oprogramowania, właśnie. Albo to będzie burb, albo to będzie owas zap i to jest um, i to są to są oprogramowania, które które piszemy w ebooku. I używanie ich do takiego codziennego developmentu jako takiego proxy. E, troszeczkę tam pobawienie się, wysłanie różnych requestów, przechwytywanie requestów, włączenie jakiegoś auto, auto powiedzmy, takiego auto wyszukiwacza jakichś problemów. E, to, to jest na pewno jedna rzecz. A druga rzecz, to bym powiedział, że też No Hanging Fruits to są to jest sprawdzenie. E, swoich aplikacji e, w ogólnodostępnych narzędziach webowych, które też podaliśmy w e-booku. Czyli na przykład powiedzmy, że to był tam e, SSL, SSL Checker e, chyba tak się nazywa. Tam po prostu wrzucamy adres swojej swoje, swoje, swoje strony i aplikacja webowa analizuje nam, czy jest użyty odpowiedni, odpowiedni protokół TLS, czy jesteśmy, czy, jesteśmy, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie, i tak dalej. Ekstra, super. Tam pojawił się ten magiczny skrót OWASP. I teraz nie wiem, być może on jest znany w środowisku IT, być może nie jest znany. Co do takiego? Znaczy tak, w ogóle OWASP po angielsku to rządło. Także ten, także akurat. E, mają rządło, mają chyba OSE w, w logo, ale dobra, nieważne. OZE, OWASP jest dosyć znaną organizacją w IT, non-profit. Jest to organizacja, która zajmuje się tym, aby bezpieczeństwo, jakby aby szkolić ludzi na temat bezpieczeństwa i bezpieczeństwo ustandaryzować. Najczęściej z OWASP-em deweloperzy mogą się spotkać w kontekście OWASP. OBASP Top 10 to jest taka lista 10 najczęściej występujących podatności w aplikacjach. W tej chwili ta wersja to jest z roku 2021, ona co kilka lat wychodzi nowa, także moim zdaniem to jest jakby pierwsze, co, z czym człowiek powinien się zapoznać, właśnie w kontekście OBASP. Natomiast już dalej ja tam proponuję, żeby zapoznać się z ASVS-em, to jest taka checklista, która krok po kroku, dzięki której możemy krok po kroku zweryfikować, czy, czy nasza aplikacja jakby, jakby spełnia założenia bezpieczeństwa. I w sumie bardzo ciekawy zasób, zasób, który żyje, który jest tworzony przez społeczność. To jest owa Sheets, do której zresztą miałem okazję kontrybuować. Bardzo przydatna, nieoceniona rzecz przy dewelopmencie, kiedy jakby powiedzmy chcemy chcemy dewelopować coś, co ma mieć jakieś standardy bezpieczeństwa, na przykład. A, nie wiem, na przykład dewelopujemy developujemy system, który będzie tam resetował hasło, i tak dalej. To tam jest wszystko opisane, jak to robić, żeby, żeby, żeby było dobrze, czy generować na przykład liczby losowe w jakichś językach, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o Was na tym się nie kończy. Są jeszcze pewne inne narzędzia, i to myślę, że to jest, taka trochę, to jest taki trochę dół bez tyna. Studnia bez dna. Studia bez dna, dokładnie. Chociaż dół może być też pewnie bez dna. W sumie? Tak. E, chociażby taka aplikacja, na której też testujemy na której pokazujemy naszego e-booka, to jest Juice Shop. I to jest taka aplikacja webowa, robiona też przez owasp która jest w sumie dziurawa, jakby celowo dziurawa. Tak, żeby sobie poćwiczyć um, jakby używając tych różnych narzędzi bezpieczeństwa, poćwiczyć sobie, co one mogą wykryć, co może być nie tak, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście też tam jest, to, tam jest jakby element, 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 element gamifikacji, i jest taki, 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 taki scoreboard, kto tam miał najwięcej, kto znalazł najwięcej, najwięcej problemów. Super, bo to, to, to brzmi jako coś takiego niestandardowego, tak. e, niby takie pole, pole testowe. Nie chcę tutaj odnosić tego do, do, do pola minowego, ale także możemy na coś trafić, jak sobie z tym poradzić, e, jak to rozwiązać, ale też sprawdzić trochę siebie. Wymieniłeś bardzo wiele różnych narzędzi, część nawet ja kojarzę, więc to jest zaskakujące. Super. Natomiast e, mam pytanie, czy ty sam masz jakieś takie na przykład top trzy narzędzia bez których faktycznie nie wyobrażasz sobie już teraz pracy w kontekście właśnie bezpieczeństwa aplikacji. Mhm. No jeżeli chodzi o kontekst bezpieczeństwa aplikacji to będzie na pewno o was o tak jak mówiłem jestem bardzo dużo informacji w sumie ubranych w taką, w taką pigułkę, to jest taka to jest taka pigułka najbardziej e, ważnej wiedzy. I... Też myślę, że takie narzędzie typu Dast, czyli właśnie albo, albo BurpSoup, albo On Wasp Zap, tak żeby móc, powiedzmy, przechwytywać, modyfikować te requesty, to jest coś, czego używam na co dzień w sumie. Tych dwóch, tych dwóch rzeczy. Dobra, jakbyś miał do tego dorzucić taką mocną trójeczkę? Mocna trójeczka? Mocna trójeczka... Może nie przy dewelopmencie, ale często, ale często bardzo, jakby z czystej, z czystej ciekawości używam CRTSH, też, o którym mówiliśmy, wchodząc na różne, na różne domeny, różnych twórców oprogramowania, powiedzmy, sprawdzać, jak bardzo zabezpieczone mają, mają u siebie, jak bardzo zabezpieczone mają u siebie infra, infrastrukturę. No i potem gdzieś tam. Tak, okazuje się, że coś tam jest otwarte, gdzieś tam, tam, tak. Można także tam wiedzieć tak, się tak, wielu rzeczy. Wiedzieć się wielu rzeczy, a ja lubię się dowiedzieć wielu rzeczy, także to jest... Myślę, że to jest taka wartościowa cecha. Nie tylko człowieka, ale szczególnie programisty. Jeszcze mam takie pytanko w sumie i za do ciebie, bo Rafała podpytywałam o te trzy top narzędzia i jestem ciekawa, czy... Ty po pracy nad e-bookiem bo poznałaś no, mnóstwo tych narzędzi. Czy ty sobie na przykład teraz e, wyobrażasz swoje życie bez jakiegoś narzędzia? Albo czy może jakieś narzędzie stało się takim twoim must-have? Nie wiem, czy mogę to mówić. Wszystko można mówić w tym podcaście. Ale kiedyś, a, jak jeszcze mocniej pracowałam w pr czyli bardziej w kontaktach z dziennikarzami, to zawsze brakowało tych adresów maili do dziennikarzy. Zawsze różnymi sposobami człowiek próbował je znaleźć, a tutaj a były też dostępne płatne programy, które gdzieś tam pomagały skrypować, wyciągać te adresy, a tutaj Rafał nagle pokazał tego phonebooka, o którym już wspominałam, który de facto nazywa się phonebook, ale już chyba z telefonem nie ma jest żadnego związku, ale właśnie można tam sprawdzić um, domeny i e, adresy e-mail. Um, nie sugeruję, że macie tam, wiecie, stalkować ludzi, ale jeżeli czasami musicie się dostać do jakiegoś dziennikarza albo do jakiejś innej ważnej osoby, albo na przykład szukacie pracy i chcecie znaleźć, no bo jakaś Butera łatwo znaleźć, ale może chcecie uderzyć do CEO, słuchajcie, to, to jest wiele opcji, a to jest narzędzie, no nam trzeba się zalegować, ale poza tym jest narzędzie bardzo łatwe w użyciu i mi, mi się przydaje, jeżeli chcę do kogoś dotrzeć i oczywiście w żaden nienachalny sposób. Oto to słuchajcie, to informacje z pierwszej ręki, trochę takie pod stołem. Ale skoro Iza poleca, no to pewnie warto sprawdzić. Natomiast wracając jeszcze na chwilę, może już nie do narzędzi, ale do tych kwestii takich stricte technicznych, to w e pojawia się również rozdział poświęcony bezpieczeństwu w chmurze. I tam też są narzędzia wymienione w kontekście samego AWS-a. Ja wiem, że Ty, Rafał, korzystasz z aws na co dzień w pracy, więc nie są to tematy ci obce. Natomiast w ogóle w jakim zakresie z tego aws korzystasz? I, I na ile to, co jest wymienione w e-booku, faktycznie realnie w pracy ci się przydaje? Mhm. Znaczy tak, ogólnie w jakim zakresie to? Można powiedzieć, że jakby to, to jest zakres od początku do końca, jeżeli chodzi o, infra, o infrastrukturę. I to są przeróżne zakresy, w zależności od wielkości aplikacji, bo aplikacja może być mała i wiadomo, może mieć mało, tam, mało usług. Aplikacja może mieć większe i to wtedy wygląda, wygląda troszkę inaczej. Natomiast tak, to co ja sobie cenię w AWS i w rozwiązaniach w Murowet ogólnie, to są bardzo dobre takie ustawienia domyślne, defaulty, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jakby te narzędzia wmurowe dużo, dużo jakby myślenia zdejmują z dewelopera, ale oczywiście nie całe. Chociażby jak ma to, jak jest sytuacja z S3, S3, S3 Bucket, to, są, to, to jest usługa aws która na której są hostowane bliki. I teraz ona domyślnie jest hostowana jako bukiet prywatny, czyli te pliki automatycznie nie są wystawione do świata. Czyli my nie zrobimy sobie szkody, jeżeli nie zmienimy. Jeżeli nie zmienimy ustawień takiego, takiego paketa. Takiego Natomiast no, jakby kolejne rzeczy, które ja tam opisuję w e booku to już w samym momencie, kiedy mamy jakieś tam większe aplikacje, potrzebujemy tego, potrzebujemy, potrzebujemy, odpowiednich, powiedzmy, funkcjonalności, to wtedy jest możliwość, żeby je uruchomić. I jeszcze wracając, jeszcze wracając do tego S3, też bardzo fajną rzeczą, którą jest, która udostępnia chmura, jest, jest KMS, czyli key management system. To jest jakby przechowywanie kluczy do enkrypcji po, jakby przechowywanie i management kluczy do enkrypcji po stronie AWS-a. To jest szczególnie przydatne do konfiguracji aplikacji i też pewne narzędzia służące np. Na do centralizacji logowania i tak które są bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa. Jakby istotne z punktu widzenia tego, że prawdopodobnie, jeżeli sobie będziemy stawiać infrastrukturę, to możemy o tym nie pomyśleć, kiedy będziemy to robić. Natomiast jest to istotne, żeby te logi były scentralizowane, nie były przechowywane na hostach, tak, żeby w każdym momencie można było wejść, nawet jeżeli taki host w razie ataku ulegnie, ulegnie awarii, ktoś usunie logi z niego, to te logi są gdzieś zapisywane cały czas i cały czas można je analizować. Rafał, ja myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo takiego mięska, powiem kolokwialnie, tutaj przemyciłeś. Nie zdradzajmy wszystkiego. Niech będzie ta motywacja, żeby pobrać e i zobaczyć, co jeszcze się w nim kryje. Natomiast tych wskazówek naprawdę było wiele, i myślę, że osoby nas słuchające, czy znaczy mam nadzieję, że osoby nas słuchające również uznają je za wartościowe, albo przynajmniej uznają je za zachęcające, żeby ten temat lepiej poznać. I mam teraz w sumie takie pytanie, bo wiemy już co w tym e-booku mniej więcej się znajduje, wiemy do kogo jest kierowany i teraz chciałabym zapytać o tą otoczkę też marketingową, czyli pytanie do Izy, bo wiem, że ta praca nad e-bookiem była, była dla ciebie ciekawa, wiem, że dowiedziałaś się wielu rzeczy, o których też... Wcześniej być może nawet nie słyszałaś, natomiast moje pytanie bardziej zahacza o to, na co warto zwrócić uwagę, tworząc tego rodzaju content. Na pewno ważną rzeczą jest pewne takie sito, które ja staram się stosować, czyli pisanie prostym językiem czegoś, co może wydawać się skomplikowane. Powiem z Rafałem, nie było dużych problemów. Rafał umie pisać y, i mówić prostym językiem i tłumaczyć rzeczy, ale oczywiście im bardziej siedzimy w jakichś y, tematach technicznych, jest nam czasem trudniej wyjść i wyjaśnić coś prostymi słowami. I tutaj nadchodzę ja, osoba, która mniej rozumie, więc musi o więcej rzeczy spytać, e, i dzięki temu mm, ten e-book też może być bardziej, właśnie, uniwersalny. Więc tutaj zawsze, z, y, też pod kątem marketingowym, staram się prosić Rafała, jeżeli. Pojawia się jakikolwiek skrót, jakiekolwiek nowe słowo, to staraliśmy się zawsze tworzyć definicję. Nie braliśmy ich z chat GPT. Rafał zawsze pisał z głowy. Dokładnie, 100% um, human, tak. human input. Dokładnie, tań było. I zawsze staraliśmy się wyjaśniać te rzeczy. Wciąż w sposób wartościowy, też dla osób oczywiście technicznych. I tutaj też kolejna kwestia. Gdy się tworzy e-book, który powiedzmy, wymaga zapisania się do newslettera, bo u nas jakby tak to wygląda, a w newsletterze znajdziecie kolejne e-booki i więcej materiałów, więc według mnie warto, to można wpaść w taką pułapkę i pokusę na zasadzie, a ktoś pobierze, a czy to będzie wartościowe, to nieważne, bo już pobrał. Można wpaść w taką pułapkę, której oczywiście my nie wpadliśmy, ale chciałam powiedzieć o tym, że czasami tak się dzieje, że tworzymy, tworzy się content, który po prostu nie do końca jest wartościowy, bo zależy nam tylko na tych magicznych adresach i lidach. I tutaj też z naszej perspektywy marketingowej było ważne, aby, da, aby ten e-book był wartościowy, aby ktoś stwierdził, warto było i chcę to przeczytać, a nie oni oszukali mnie na moje dane. No to ja jestem już tą pierwszą osobą. Warto było i warto przeczytać kawał dobrej roboty i po stronie. Rafała i po stronie Izy. Ja zawsze podkreślam, teamwork makes dream work. I to jest, to jest ewidentnie przykład takiej współpracy. I może na koniec takie delikatne podsumowanie. Jak Wam się razem pracowało nad tym e-bookiem? Mi się pracowało bardzo dobrze. Iza tutaj, tutaj stanęła na wysokości zadania. E, ogólnie ja podchodziłem tak do, znaczy, no, ja, moje, moje treści były podobne do takiego, jakby kto będzie kto jest w developencie, ten wiem. E, takie typowe backend development, a Iza to pięknie ubrała w piękny e, powiedzmy, UI i to wszystko tak ładnie wygląda, że jak to aż tak samo zobaczyłem czy Iza jest Mickiewiczem tego e-booka? Ja jestem Mickiewiczem i Witkacem i tam, nie czy jak to tam... Wow, grubo. Dzięki. Nie, naprawdę, rezerwa się super pracowało, też ustaliśmy sobie taką, nie wiem jak nazwać, metodologię pracy, że spotykaliśmy się na takie 10-15 minutowe maksymalnie weekly, gdzie omawialiśmy sobie status i progres. A też fajne było to, że Rafał wcześniej zrobił szkolenie na ten temat wewnętrzny dla, dla naszego zespołu i mieliśmy nagranie z tego szkolenia, co było dla mnie też punktem wyjściowym do w ogóle rozpisania tego e-booka na, na rozdziały, na po prostu wartościowe treści i też się sama słuchając tego webinaru dużo nauczyłam i od razu było łatwiej to przelewać na papier, a potem Rafał to jeszcze bardziej, wiecie, robił jeszcze bardziej mięsiste. Weganie raczej nie poluzują tej metafory. No, nie każda metafora może być idealna dla wszystkich, ale e-book jest idealny dla wszystkich. I myślę, że tym miłym akcentem dobiega końca nasz siódmy odcinek, wyjątkowy odcinek podcastu. A wyjątkowy, bo myślę, że po dłuższej przerwie, więc e, ci, którzy tak czekali i czekali, e, wreszcie będą mogli nas e, na nowo posłuchać. Rafale, Izo, niech to zabrzmi tak. Wyniośle, doniośle, wielkie dzięki za udział. Myślę, że podzieliliście się bardzo wartościowymi insightami. Przede wszystkim było to ciekawe. To jest subiektywna opinia, ale myślę, że to będzie też ciekawe dla naszych słuchaczy. Także jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj. Zachęcamy wszyscy w trójkę, żeby e-booka pobrać, ale też bardzo zachęcamy, żeby dzielić się feedbackiem, bo możemy oczywiście żartować, że on jest idealny, natomiast no idealny wiadomo, że nie jest i z chęcią będziemy nanosili w nim poprawki albo poszerzali go o jakieś informacje, których według was może brakować. Także z całego serca zachęcamy, żeby ten feedback do nas podrzucać, czy to za średnictwem Rafała, moim, czy, czy Izy. Nasze namiary znajdą się w opisie tego odcinka. I to chyba wszystko na dzisiaj serio, także dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, a rozmawiali z wami Ula Stankiewicz, HR-ówka i marketingówka z Bright Inventions Rafał Hoffman, doświadczony software developer, również z BIA, oraz Izabela Pawlik, specjalistka do digital marketingu i też tutaj z naszego ramienia Brightowego. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. No i już na sam koniec, chyba najważniejsza informacja: Link do e-booka znajdziecie w opisie odcinka, a e-book nosi tytuł. 25 Tools and Extra Tactics for App Security. Także zachęcam bardzo do pobrania, przetestowania i dawajcie znać, czy ten e-book w Waszym przypadku okazał się wartościowy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia.